Tak się bawią dzieci. Możesz grać i rozmawiać normalnie? Tak. Mogę to śpiewać i grać, to jest pojebane. To jest prawda. Funkcja, którą nie każdy ma i małpia sztuczka, którą mogę pokazać zawsze. Jak jest ten, jak jest Anderson .Paak, nie? On śpiewa i gra na perkusji, to jest trudniejsze niż na przykład śpiewanie i granie na gitarze, czy nie? Myślę, że chyba, żeby robić to i to dobrze, to jest trudne, tak jak wszystko, że nawet proste czynności, żeby je dobrze robić, to one są trudne, ale no Anderson .Paak ma taki swag przy tym, że ciężko w ogóle rozważać, czy to trudne, czy nie trudne. Ja uwielbiam oglądać, jak on gra, stary. Ja też. On z takim wielkim, szerokim uśmiechem po prostu... Yes, loud! I no, mega, kurde, mega. No, mega dobry perkusista jest. I świetną muzę robi, ale jej totalnie nie tak... Też nie śledzę już. W sensie ona tak... Że jestem świadom, że ona jest dobra, ale to nie jest coś takiego, co na przykład sobie odpalę i będę tego słuchał, nie? Coś takiego. A słyszałeś to J.D. Beck, Tommy and J.D. Beck? Nie. Jest taki duet, chyba rodzeństwo jazzowe, które Anderson .Paak wydaje. Tak? No i też udziela się na tej płycie, tam są w ogóle same gwiazdy rapowe, ale no jazzowa płyta i bardzo polecam. To ja tak jakbym miał słuchać nowego Andersona .Paaka, to bym Tommy'ego i J.D. Becka słuchał. J.D. Becka bardziej. No. Ciekawe. Ale jak on ich wydaje? On ma label? Ma label. Mi się wydaje. Nie, w Stanach chyba każdy artysta ma label w sumie. Proste. Płyta z Bruno Marsem jest bardzo dobra, ale przede wszystkim dla mnie jest dobra przez Bruno Marsa, a nie przez Andersona .Paaka. Chociaż myślę, że Anderson .Paak dużo tych instrumentali jakby kierował, nie? Bo on chyba gra na innych rzeczach niż tylko na perkusji. Tak, jest multiinstrumentalistą, tak. Ale no nie, no to mogę powiedzieć to samo, że nie śledzę. Okej. Okay. To jest Mateusz Holak, pierwszy gość, który grał na openerze ze swoim starym i ze swoim bratem. Yes. Prawda? Tak, ale nie wiem, czy jestem pierwszy w tej dziedzinie, nie wiem, czy... Na tym podcaście jesteś. A, dobra, okej. Okay. Jestem pierwszy. Bo ja robię tak, że na każdym podcaście wybieram coś rzecz, w której ktoś był pierwszy. O Jezus. Ale na tym podcaście, nie, że ogólnie byłeś pierwszy. To nie? Ja chcę pierwszy Polak, który zrobił Katkę Lillipipa. I myślę, że też to swoją drogą. Prawdopodobnie, nie wiem, jakie tam są plany wydawnicze. No myślę, że może być mała szansa, że... Ale z tym openerem wydaje mi się, że Waglewscy grali na openerze jako rodzinny zespół, ale nie jestem pewny. A wygraliście jako Holaki. Tak, i to był... Świetna nazwa zespołu. W ogóle ty jesteś dobry w wymyślaniu takich nazw. Słuchaj, tą nazwę wymyślił któryś z moich przodków. Tak? W sumie, nie? No tak. Nie chodziło mi o to, że wymyśliłeś swoje nazwisko. Tylko, że fajnie zespół jakby... Dziękuję, że mógłby się jakoś inaczej nazwać, ale jest tak, poszło tak prosto. Poszło prosto, no. Wymyśliłeś nazwę zespołu Kacperczyk. Dołożyłem INC, ale mam wrażenie, że to... A, ja myślałem, że w ogóle, że... Jak była rozkmina i jak będzie ostatecznie, jaka będzie nazwa Kacperczyk, to pamiętam, że głosowałem za tym, żeby zostać przy Kacperczyk, mimo że ta nazwa, pamiętam, że jawiła się w dyskusji jako zbyt taka techniczna. Że Kacperczyk, ale jakoś pamiętam, że to INC było mocnym motywem, ale nie przypisywałbym sobie wymyślenia tej nazwy, bo to tylko nazwisko. Natomiast mogę się pochwalić tym, że zespół Rysy się zwrócił do mnie, czy się może nazywać Rysy, nie wiem, czy ty kojarzysz Rysy? Kojarzę Rysy. No to... Że kojarzę Rysy głównie przez ciebie, bo ja za dużo takiej muzy nie słucham. No bo to jest dla starszaków. I dla takich ludzi, co lubią bardziej elektronikę, ale no, pamiętam, że chłopaki jak się decydowali na tą nazwę, to się odezwali, czy mogą, bo mój zespół Małe Miasta, taki hip-hopowo alternatywny skład, który był wydawany przez Alkopoligamię. No. Się nazywał Rysy? Nie, my mieliśmy taką tytuł pierwszej epki, to były Rysy i chłopaki się odezwali, że mega się jarają, też są duetem i że robią elektronikę. No. Ja wtedy sobie szybko obliczyłem, że skoro nie mają wokalisty, robią elektronikę, pewnie będą mniej popularni niż my. No i się na to zgodziłem, a teraz chłopaki... co, wpisuję mnie czasem na listę i jestem w grupie, no nie? Ten podcast wychodzi teraz... Jak już wydałeś swój album. O, dobra, dobra, więc dobra. Będziemy o nim gadać tak, jakby już wyszedł. Zajebisty album, stary. O, dzięki. Ale wyszedł. Gratuluję. W ogóle dzielimy dzień premiery. Ja z tobą i ze Skeptą. I dzieliliśmy.
dzieliliśmy wtedy. A nie wiem, czy widziałeś, że Skepta wycofał okładkę swoją. Tak, bo w ogóle ona była jakaś mega przypołowa. No promowanie jakiegoś nazizmu czy coś tak, tam. Tak, okładka to była... Nuta się nazywa Guest Up. Czy to jest album? Nie pamiętam teraz. Chyba single. To jest single. Nazywa Guess Me Up, czy jakoś tak, czyli zagazujcie mnie. A Skepta w okładce dał stary wygolonego Żyda z numerami wytatuowanego. No przegiął pałę, moim zdaniem. Strasznie, strasznie zły pomysł. No. Kurde, myślałem, że z tego wyjdzie jakaś dyskusja, nie? Że ty powiesz, nie, nie, stary. No ja... umknęło to mojej uwadze. Ty dużo bardziej siedzisz w zagranicznym rapie, pewnie dlatego, że... co, że twoje korzenie są... w sensie, że masz bardziej jakby w portfolio więcej krajów, więcej języków. Tak. Nie wiem, czy to jest... W sensie, mi się wydaje, że jest jeden prosty powód. I to niekoniecznie jest miejsce mojego pochodzenia, a bardziej serial, który obejrzałem, jak byłem dzieckiem. O! Ja nie wiem, czy kiedykolwiek to mówiłem. Wydaje mi się, że kiedyś to na jakimś live'ie powiedziałem. Ale pierwszy rap, jaki w życiu słyszałem, to było intro do Fresh Prince of Bel-Air. Wow. Jak Will Smith nawija. Mocno. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. I ja kochałem te intro. I jeszcze kochałem serial Everybody Hates Chris, Chrisa Rocka. W sensie Chris Rock napisał ten serial i on tam był narratorem i ten serial niby opowiadał historię z jego dzieciństwa, jakby nie. No i tam też było dużo Run DMC, było jakichś takich nawiązań, wiesz, do Beastie Boys i jakieś takie, wiesz, proto-rapy w ogóle, takie bardzo... W sensie nie, no, nie proto-rapy, bo w sumie jak to wychodziło, to oni to nazywali New Schoolem już, nie? Ale przez to, że ja się tak zakochałem w tych serialach, no to ja się zainteresowałem tą muzyką, nie? Ja na przykład brazylijskiego rapu bardzo mało słucham. Znam tak... Nie wiem, może z 30 wykonawców bym mógł wymienić i po... No to faktycznie bardzo mało. Moglibyśmy teraz wyjść na ulicę i zrobić sondę, czy ktoś 30 wykonawców rapowych w Polski... Ogóle. Albo w ogóle, no. 30 to nie tak mało, to po pierwsze, ale stary, chciałem ci zapytać, czy ty śledziłeś może jak wyglądał ten... Jak Will Smith wydawał te pierwsze nuty, ja w ogóle uwielbiam ten klimat. Ja też. Tylko wydaje mi się, że on był trochę, jak to się mówi, jak ktoś nie przyjmuje do kręgu, w sensie, że nie bierze na poważnie kogoś ghostowany, nie ghostowany, Kurde, nie wiem, czy to się mówi, ale tak było. W sensie, tak on było, nie? Był, w sensie, przez to, że generalnie on zrobił trochę taki... Zrobił trochę taki projekt, który nie brzmiał w ogóle poważnie i był bardzo dziecinny. Nawet Eminem go zdisował kiedyś za to, że Will Smith generalnie zawsze był podejścia takiego, że on może robić taki family friendly rap i to będzie git. No i był w błędzie. Bo zrobił family friendly rap i nikt tego nie słuchał nigdy, co nie? I potem zaczął się ten serial i w tym serialu to chyba był jego pomysł albo jego menadżera. Na pewno jego menadżera to był pomysł, żeby jego postać też się nazywał Will, żeby ludzie zapamiętali, że ten koleś ma na imię Will. No i nie wiem, czy to był jego pomysł, czy nie, ale żeby też on zrobił nutę do intra i że ten DJ Jazzy Jeff, który mu produkował wszystkie pierwsze trzy płyty, żeby tam się pojawiał czasami, nie? No i oni chcieli to zrobić tak, żeby to napędziło jego karierę muzyczną. Tylko, że kurde, no serial telewizyjny dla dzieci, który leci, wiesz, w TV po południu, wiesz, po szkole akurat, to nie jest dobry motyw, żeby sobie wypromować karierę raperską, co nie? Masz rację, z drugiej strony ja myślę, że to było, że to muzycznie było wychodzące w przyszłość i że później Childish Gambino i między innymi on, żeby jakby przejęli tą stylówę. Dla mnie taki coś, co jest ewidentnie, jakby co mi się kojarzy tak jednoznacznie z tą muzą Willa Smitha, z tym rapem, no to Reggie Snow, no nie? No. Że to jest taka muza, która dużo później wczytała się jako rap. To. I mam wrażenie, że jakby to, że on był aktorem rapującym, to raz. Niedawno, w sensie, że młodsi twoi oglądający twój podcast mogą skojarzyć sytuację z akcją z youtuberami, no nie? Rapującymi. To. No, ale... I ze mną. Bo zacząłem rapować. Nie,
no stary, ty jako człowiek, który wypowiadasz się na temat rapu, no to wydaje mi się, że akurat, no co, że to jest akurat już dobra podstawa. Tak, już mi głupio było nie robić, wiesz. Nie, no, jakieś youtuberzy tak, robią i to się nie udaje? No, nie przez to. Tylko, kurde, no ciągle mnie ktoś pytał, czy nagrywał jakieś rapsy. Właśnie... To na granży dali mi spokój. Myślę, że puenta taka, że... Żart. Żartuję. Że nie... No. Wiem. Dla nich mówię, dla niego mówię. Że nie należy chyba właśnie... Warto rozumieć te... W sensie tą ideę hip-hopu nawet. Że to jest właśnie otwarte dla każdego. No nie? Że nawet jeśli to jest jakiś... Znaczy teraz to już jest po prostu... Już chyba wszystkie mury runęły, no nie? No. Mój jedyny mój jakby... Nie nazwałbym tego problemem, ale mam taką rozkminę po prostu ostatnio, że jeśli masz gościa, co jest przykładowo, jest influencerem, jest youtuberem, może nawet być, wiesz, aktorem, tak jak Childish Gambino był. Albo Drake. Albo Drake też. To mam taką rozkminę, że wydaje mi się, że to negatywnie wpływa, może negatywnie wpłynąć na karierę. Oczywiście są wyjątki. Mm-hmm. Drake. Bo wtedy... No bo chociaż u Drake'a chyba... Drake akurat chyba nie jest wyjątkiem. No bo moja teoria jest taka, że jeśli jesteś popularny w ogóle, zanim zaczniesz robić muzykę, może nie popularny, jesteś sławny, zanim zaczniesz robić muzykę, to twoje pierwsze podejście do muzyki jest gówniane. Czy się z tym zgadzasz? Dobre pytanie. No bo wydaje mi się, że na przykład... Co wymieniamy? Name dropping? Name dropping? Nie. I ale blokada? Ale w przypadku Drake'a tak było, że jego pierwszych mixtape'ów nikt nie słyszał. Czy nie słyszałeś? On ma stary taki mixtape, ma tak brzydką okładkę, że to jest takie zdjęcie Drake'a w takim płaszczu dziwnym i z takim szalikiem i on idzie tak w takim jesiennym tle. Strasznie słaba muza tam jest. Ej, Alvaro, a to nie jest przypadkiem tak, że jak jesteś już sławny i wydajesz tą pierwszą rzecz, to ją później trudno ukryć, a ludzie, którzy wydają, że co chodzi, że normalne jest chyba usunięcie rzeczy, które nikt nie słyszał szybko, ale internet nie zapomina, szczególnie sławnym osobom. No i też to jest raczej nieuniknione, że ta pierwsza próba będzie nieudana, nie? Kiedy było twoje pierwsze podejście do muzyki? Właśnie stary, jak wjechał ten... Grałem ze starym na openerze. Nie, jak wjechał ten temat stary, to od razu mi się wyświetliła sytuacja z mojego życia, o której chyba nie mówiłem, nie wiem, czy ze względu na jakąś umowę z Universalem, czy coś takiego. No. Myślę, że ta umowa już dawno nieaktualna, albo teraz nadajemy z więzienia. No bo wiesz, z Majorsami są takie umowy, że nie możemy mówić... Prawdy. Ale pamiętam, że była taka sytuacja, że my byliśmy na przykład właśnie przez rok byliśmy ghostowani w wytwórni. Mieliśmy już materiał na stole, już demo, tak jak tam umowa przewidywała. I pamiętam, że nasz materiał był zablokowany, bo wytwórnia jakby najpierw chciała znaleźć sposób na to, żeby wypromować któregoś z nas, domyślnie mnie, bo to było jeszcze z moim indie kapelą Kumkaolik, z którą swoją drogą też grałem na openerze. W każdym razie to było 16 lat temu. Ale sam spojrzał śmiesznie. On zrobił takie, co? No bez kitu, to było 16 lat temu. Małym miastem, nie miałem pojęcia, że to jesteś ty. Grałem wcześniej, no. Tak? Tak, ja strasznie lubię na waszą muzykę. O, serio? Tak, to ostatnio. A wiesz, że na płycie Matiego też jest Taco Hemingway? Tak. Na płycie, która już wyszła, którą słyszałeś zresztą. Tak. Dobrze. Nie musisz kłamać. Wracając do tej historii, bo nie skończyłem. Pamiętam, że tam były takie właśnie pomysły w stylu... Miałem propozycję, żeby grać w serialu, to w sensie, że to był serial... No nie będę już tak tytułu serialu dawał, ale miałem zagrać w takim serialu, który później całkiem dobrze wyszedł i nawet fajnie mi się oglądało, ale... Mogłeś być jak Will Smith, stary. Mogłem, no, ale właśnie wyszedłem z założenia, bo to były jeszcze takie czasy, że na przykład ja nie przyjmowałem tego, że może być pop-punk, nie? Że też mi się wydawało w tej małej główce, że jakby połączenie popu z punkiem, nie. To jest ta rozmowa, którą mieliśmy na twojej audycji wtedy, że to jest sprzeczne ze sobą i to jest tak jak reggae metal, czy coś takiego wtedy wymyśliliśmy, nie? No właśnie. No i pamiętam, że...
No i pamiętam, że ja miałem takie podejście, że najpierw wydaję płytę, a później mogę grać w tym serialu. Druga propozycja była taka, że w MTV bycie prezenterem, to też przypomniały mi się wtedy słowa zespołu Cool Kids of Dead, że ej, panie menadżerze, z MTV prezenterze, no to nie mogłem tego jakby zrobić jeszcze przed wydaniem płyty, no nie? No. No, mimo, że miałem 14 lat, to jakoś nie wszedłem w nic. No i wytwórnia to się działo, jak miałeś 14 lat? Tak, i wytwórnia nas później zghostowała na rok, w sensie trzymała nasz materiał nagrany w studio z dużym kosztorysem, bo to wtedy jeszcze czasy były, że do studia trzeba było. Ty jako 14-latek dostałeś propozycję, żeby być prezenterem w MTV? No, ale no wiesz, taką... propozycję taką, wiesz, że nie wiem, to był pewnie jakiś casting i tak dalej, tak, no, po prostu wytwórnie wtedy tak zmieniły. Mam wrażenie, że w ogóle wytwórnie wtedy bardziej trzęsły rynkiem. Co nie? Też takie mam wrażenie, że teraz dużo jest przez internet. Mi się wydaje, że dużo rzeczy jest zepchniętych po prostu na artystę, że to artysta ma być influencerem. Tak, i wydaje mi się, że też jest coś takiego, że jeśli masz dostać jakby... bilet do sławy od dużej wytwórni, no to prędzej to się wydarzy, jak już masz zasięgi. No tak, nie? Że jakby raczej wytwórnie nie biorą tak znikąd ludzi i nie mówią im, ej dobra, to dajemy ci budżet na wszystko, tylko raczej biorą takie rzeczy, które już się tak wstępnie wczytują. W Stanach Zjednoczonych to bardzo mocno widać, że jak ktoś ma, wiesz, jest czarny i ma wiralowy klip na TikToku, to już ten... 300 Entertainment od Migosów i tam od Young Thuga do niego piszą, nie, że ej stary, wpadaj, robimy. Nie wiem, czy nie będziesz musiał tego wypikać. Czego? Czy to nie jest rasistowskie? Może trochę, ale tak to wygląda w sumie. To jest najgorsze. W sensie, ja na przykład tego bardzo nie lubię. W sensie, ja nie lubię, że na przykład na World Star jest jakiś klip, że nie wiem, że jakiś typ kogoś pobił i potem po prostu, wiesz, jest oznaczony jako SoundCloud rapper i że od razu, wiesz, mu streamy przychodzą z tego, bo ja nie lubię na przykład, jak takie patologiczne zachowania są promowane i wykorzystuje się do tego gatunek muzyczny, który uwielbiam. Mam to samo, nie? No i tutaj też jest duże pole manewru, żeby z name dropować jakieś rzeczy, ale chyba to nie ma sensu. A z drugiej strony też muszę przyznać, że są wykonawcy, którzy moralnie na pewno dopuścili się wątpliwych rzeczy, a i tak po prostu robią tak dobrą muzę, że nie potrafię im czasami odmówić. Tak. Chodzi o Kanye'ego Westa. Chodziło o 6ix9ine, ale... Zapomniałeś, że ty go lubisz, stary. No lubię. W sensie lubię jego muzę, jakby ta postać jest dla mnie kurczę wątpliwa, no nie? Z drugiej strony trochę mnie bawiło, jak miał beef z Arianą Grande i jak argumentem był film taki, nie widziałeś to? On miał beef z Arianą Grande? Tak, jak jego numer był na drugim miejscu listy Billboardu, to Ariana napisała mu taką wiadomość przez tam social media, że powinien być dumny i że jak jej singiel był kiedyś drugi, to była mega zadowolona i ona wtedy... nagrał, jak ona gra w serialu, jak była nastolatką, nomen omen. No. A później pokazał trochę nagrania, jak on mieszkał w jej wieku i powiedział, że gdyby jej ktoś odebrał pierwsze miejsce przez oszustwo, to też byłaby wkurzona. No, nie? No i moim zdaniem wtedy tak trochę wygrał na argumenty, no nie? Tak. W sensie mój problem z nim jest taki, że ja po prostu nie lubię jego muzyki. A jeśli chodzi o personę taką internetową, to poza tymi przestępstwami, za które siedział, to uważam, że to jest ciekawa postać. I mój problem z nim raczej jest taki, że to jest trochę taki, wiesz, ja nie wiem, jak to opisać, ten zjawisko, że masz osobę, która czasem gada strasznie mocno, fajnie do rzeczy, a czasem gada straszne głupoty, czyli że na przykład on gada właśnie to, co powiedziałeś, nie? To jest przykład tego, jak fajnie gada do rzeczy i w ogóle. Ale to, że on na przykład dissuje Lil Durka śmiercią jego kolegi, to jest gruba przesada, o co chodzi. I też z drugiej strony, tak jak wiesz, powiedziałeś o tym beefie z Arianą Grande, którego w ogóle nie kojarzyłem. Obstawiam, że to słyszałem, ale wiesz, nie pamiętałem. Słuchaj, ty się interesujesz rapem. Tak, bo to jest osoba, która ma strasznie, strasznie dużo beefów i ja na przykład nie przepadam za takimi ludźmi. Ja też nie. W sensie Soulja Boya
Lubię, bo jest śmieszny. O, ja kocham. Ale ile on miał tych beefów, stary? On miał beef z każdym, nie? Tak. Odpalasz sobie jego ten jego wywiad w Breakfast Clubie, nie? Jak ten, ktoś tam mówi do niego, że Tygon. Tygon! I zaczyna jechać po Tajdze, nie? Potem ktoś mówi Drake, a on wstaje i tak Drake! I zaczyna jechać po Drake'u, nie? I tak po każdym po kolei. Dla mnie to jest gruba przesada. No, ale powiem ci z drugiej strony, no, że czasem myślałem sobie o sobie, że jakby przez to, że mam, że moim takim głównym leitmotivem, od kiedy robię muzę, jest właśnie nie wchodzić w takie no, durne sytuacje, no to czasami mam wrażenie, że inaczej, że dużo ludzi na tym bardzo zyskuje no, i daje rezon swoimi czasami niezbyt ciekawymi, niezbyt ciekawej muzyce, no nie? Rozglądam się, czy masz tu jakieś artefakty takich ludzi, ale ty raczej nie masz. No w każdym razie, no jest coś takiego, że no, jest dużo artystów, którzy nie wchodzą w takie, nigdy w takie konflikty no, i po jakimś czasie, jak zostaje tylko ich muzyka, to gdzieś mało się o nich później gada, wiesz o co chodzi, tak, że to jest jakby, to też jest taki pewien zmysł. Ja na przykład uważam, że taki zmysł z polskich wykonawców mam wrażenie, że Żabson zawsze miał. W sensie, że zawsze jest go wszędzie pełno, no nie? W sensie, że potrafi tym zagrać, no i za to szacun. No właśnie Żabson... Czy nie? Jest... w sensie ja go szanuję za to, że on faktycznie jest zawsze obecny. A jakby, czy to w Polsce, czy to nie w Polsce, jest mnóstwo artystów, którzy jakby są obecni, tylko w momencie, kto jest potrzebne, żeby, nie wiem, wypromować album i wydać płytę i wiesz, i wtedy, wiesz, oni na przykład, wiesz, w UK chodzą do tego Radio One udzielać wywiadów, wiesz, nagrywają coś z jakimś brytyjskim youtuberem, nie wiem, z KSI-em coś nagrać, coś w tym stylu i jest wszędzie obecny. A potem, jak już wydał projekt, Dave znika, nie? Przykładowo. Albo... Drake też tak ma, no nie? Drake też tak ma. No Kanye West tak ma. Tylko, że jego rollouty są zbyt długie. Właśnie jestem ciekawy, na ile właśnie można ocenić, że Kanye robi to tak świadomie i wykorzystuje ten wave, że po prostu... A na ile to jest jego choroba psychiczna? No. Pomyślałem o tym, ale też... No. Ja, no, tak jak nie, ci powiedziałem, unikam po prostu... kumasz, że jakby kontrowersja to nie no, jest ten walor, którym gram i chyba się już będę tego trzymał. Ja nie mam granic. No ja liczę na to, że Seba mi wypika wszystko złego, co powiedziałem. W sensie to o chorobie psychicznej, on pokazał, że nie. No ja liczę na to, że... No nie wiem, no stary, w sensie... Ja na przykład trochę mam dość Kanye'ego West ostatnio, a wiesz, że byłem bardzo jego fanem. No to jest kontrowersyjne, myślę, dla wszystkich, co obserwują twoją twórczość. Myślę, że tak. Nawet ja wymyśliłeś trochę... mu ksywę ostatnio, która powinna się przyjąć. KK Kanye. ja mam dość jego... Jego? Kurwa, te gry słowne tutaj po prostu, te gry słowne lecą jak z czapy. Po pierwsze, jego muzyka jest nudna już. To jest chyba trzeci... album, który brzmi jak Donda. Donda 1, Donda 2, Donda teraz Vultures i jakieś leaky wcześniej i tak dalej. Wszystko brzmi w tej samej estetyce, w tym samym klimacie, a ja zawsze go podziwiałem za to, że na przykład wychodził pierwszy album, to jest zupełnie inny niż wszystko, co hip-hop robi. Wychodzi drugi album, jest symfoniczny bardziej, czy coś w tym stylu, nie? Wychodzi trzeci album, jest elektroniczny, wychodzi kolejny, on śpiewa, kolejny, to jest punkowy, elektroniczny album z Daft Punkiem. Tu album z Jay'em, wiesz o co chodzi? Zawsze było coś takiego, że odpalasz tak, i nie wiesz, co ci czeka, nie? Tak. I my ostatnio byliśmy w studiu z Cordenem i słuchaliśmy, jak robi muzykę i mieliśmy to samo, pamiętasz? Ja mówię do ciebie, ty, zaraz, co on teraz zrobi, nie? Mm-hmm. Co będzie, wiesz, następne, wiesz o co chodzi? A teraz, jak Kanye West wydaje album, to ja już wiem, co to będzie. To będą chórki, będzie, wiesz, Ty Dolla Sign śpiewał, będą jakieś 808'y, będą jakieś featuringi od trapowych artystów. No i będą bity polskiego i będą producenta. Bity, które pozdrawiamy Shadowa, mój kolega, który zrobił ten mój też szacunek. Nasz kolega. Dokładnie. Sztosik. No i nie wiem, dla mnie to jest nudne strasznie.
No, genialnie, że potrafisz to w ten sposób ocenić, bo znam masę fanów Kaniego, którzy nie mają dystansu do bycia fanem. Nie. No i super fajnie, że to powiedziałeś. I też jest dużo takich fanów, co oni się tym jarają i ja mam trochę takie poczucie, że oni by się jarali czymkolwiek on by nie zrobił, nie? Tak, 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 tak. No i myślę, że to jest właśnie takie fanowanie bez względu na to, co robi artysta, jest dla mnie dosyć odległe. Nigdy tak z nikim nie miałem, tak żeby, no wiesz, żeby dawać po prostu kredyt na trzy płyty, że on robi to samo, a ty i tak mówisz, że to jest najlepsze na świecie. Z drugiej strony wierzę, że dużo ludzi po prostu słucha Kanye dla, nie wiem, jego głosu i dla jego takiego, tego, co się po prostu nigdy nie zmienia. No tak. Na pewno trochę takich jest. Jakby trochę mi... Dobra, to teraz poddymiamy. Dobra, no to teraz jak poddymiamy, powiedz, co myślisz o fagacie, stary. Żartuję. Dobra. Jak nie chcesz, to nie musimy. Podoba mi się ten numer, który wydaje mi się, że Dichoy napisał. No chyba... Taki kontrowersyjny, dużo zaczepek, niektóre w stronę ludzi, których lubię nawet osobiście, więc chyba nie mogę tutaj tak jakby... Propsować. No w taki otwarty sposób nie, ale no, widzę w tym coś autentycznego. No. W sensie, że wiesz, jest dużo teraz dziewczyn, które jakby staje w kolejce do bycia taką polską Cardi B. Wiem, że to źle brzmi, jak to mówię. W sensie tak oceniam to trochę jakby uogólniając i tak dalej, ale wydaje mi się, że ona w tej roli, czyli kogoś, kto, że wiemy, że ktoś inny pisze jej tekst, ale jest w tym mimo wszystko coś takiego true, no myślę, że nawet nieźle to się sprawdza, nie? To ten numer się nazywa chyba Bandycka Jazda i trudno go wygooglować chyba przez klip i przez treść. Tak, na YouTubie trzeba wpisać chyba całą nazwę numeru. No. Ja nie powiedziałbym, że jestem fanem. No nie, podobnie, no ja tak, nie, jak, ja podobnie tak jak ty. Ale uważam, że to nie jest... To jest okej. Okay. No. Ja na przykład kiedyś miałem fazę na Cardi B i słuchałem tego bardzo dużo. O. Na ten jej pierwszy, nie pierwszy, ona ma tylko jeden album, ale ten jej jedyny album bardzo, bardzo mi kiedyś siedział i ja go bardzo lubiłem. Teraz mi jest trochę tak wszystko jedno, jak ona coś wydaje, czasem coś obczaje, czy coś, no, ale... Ja uwielbiam Nicki Minaj. Ja też. Szczególnie utwór Bees in the Trap. O, Bees in the Trap jest super! To jest z Two Chainsem, nie? Tell me nothing. No, yes. To jest z Two Chainsem, to jest bardzo... I ten numer z Beyoncé też jest strasznie fajny. Nie pamiętam, jak się nazywa. Też nie pamiętam. No, dużo tytułów. Jest tam jakiś... To jak to było z tą okładką Lil Peepa? Słuchasz Lil Peepa w ogóle? I kiedyś słuchałem, jak to... W sensie, że nie powiem, który to był rok, ale kiedyś słuchałem i pamiętam, że jak ta epka, do której zrobiłem okładkę, jak ona wychodziła pierwszy raz na nielegalu, czyli Marcin jakoś tam skontaktował się z Lil Peepem i zrobili z jego, jakby zrobili mashup, bo to było tak, że jego po prostu jakieś zwroty weszły na bity Marcina, no to pamiętam, że to śledziłem tak niemalże z wypiekami, to znaczy byłem żywo zainteresowany tematem i wtedy się jarałem Lil Peepem. Pamiętam też, że jak wyszedł ten klip taki w szkole z płonącymi oczami i z tą taką dziewczyną, to byłem totalnie zajarany. No ale co, jakoś mi przeszło w miarę szybko. No i doceniłem to po latach. I nie mówię, że teraz, w sensie, że jak się odezwał do mnie management, żeby zalegalizować sprawę, bo właśnie taka była dynamika. A czy to było tak, że najpierw wyszło na nielegalu z twoją okładką, a potem wyszło na legalu z twoją okładką? Najpierw wyszło na nielegalu, Lil Peep ileś lat po tym, jak to wyszło, zmarł. No. I w ogóle śmiesznie, bo ja dowiedziałem się, że ta okładka jakoś tam żyje wśród fanów w taki przewrotny sposób, że jak robiłem sobie portfolio okładkowe i wrzuciłem takiego print screena, to jacyś moi słuchacze chyba się jakoś się przenikali wtedy z słuchaczami Lil Peepa, bo gdzieś na jakimś forum wyszło info, że ja się przyznałem, że zrobiłem tą okładkę, bo wcześniej jakoś tam nie, ta informacja nie była upubliczniana i ludzie nawet z Japonii do mnie pisali, czy to potwierdzam. Ostro. Więc czułem, że ta sprawa, jakby, że po śmierci po prostu dyskografia Lil Peepa, jak już tak wystrzeliła, to
to że gdzieś tam ludzie się do tego dokopywali i z tego co wiem, to ten album wśród fanów jest wymieniany jako jeden z takich ulubionych, no nie? Więc jakby ten bootleg przez tą taką wtórną popularność po prostu no, nabrał jakiejś takiej wartości, że... sorry, zagapiłem się. Nabrał takiej wartości, że wydawca Lil Peepa zdecydował się wydać to na legalu. No i ja się strasznie cieszę, że do tego doszło, no bo mam wrażenie, że wcześniej to mogła być tylko taka anegdota, że mógłbym ci to powiedzieć i nie miałbym na potwierdzenie za wiele, a teraz mogę ci pokazać, wiesz, na Spotify tak. I to a to wyszło fizycznie czy coś, czy nie? To płyta Lil Peep Changes nie wyszła na fizyku nigdy, ale wiem, że jakby ten, jakby ja na początku robiłem okładkę do tych bitów i to wyszło chyba na winylu nawet. O. I w ogóle autorem tych instrumentali, to trzeba powiedzieć, jest Marcin Cichy z zespołu Skalpel. To był też taki kiedyś, to był taki zespół, powiedzmy, że prekursorski na scenie polskiej, bo to był elektroniczny zespół, który czerpał dużo z sampli jazzowych i z akustycznej muzy i był wydawany przez wytwórnię, którą mogę nazwać kultową, Ninja Tune. To jest taki amerykański label, który... No, ale indie label. Właśnie czy... elektroniczne. No ale independent. Czy to jest... Kurczę, no... Czy to jest label, wiesz? Wydaje mi się, że oni bardzo dużo gwiazd elektroniki wydawali, takich na dużą skalę. No i jeśli można powiedzieć, że muzyka elektroniczna jest czymś niszowym, to można powiedzieć, że Ninja Tune jest indie labelem, ale jeśli na tą sprawę spojrzeć tak, że jakie labele miały wpływ na elektronikę globalną, to na pewno Ninja Tune byłby wymieniony w jakimś pierwszym rzędzie z innymi świetnymi takimi... A ten... ci ludzie z Japonii z siebie odzywali. Po angielsku. Są tacy... Po japońsku. A, ale no to, tego też nie było jakoś, wiesz, to nie było tak, że nagle 20 DM-ów z Japonii, no nie? Ale, no, jakby, ale dla jakby to byli fani, czy to byli ludzie z, fani Lil Peepa, z muzyki jakby? Fani Lil Peepa, którzy najwyraźniej byli bardziej dociekliwi, no nie? No. W ogóle to jest ciekawe, że na przykład ja bym... Nie wiem, czy by mi przeszło przez myśl, że ktoś taki jak Lil Peep ma jakiś duży fanbase na przykład w jakiejś Japonii czy coś takiego. Mi się wydaje, że to jest artysta, który tak Europa i Stany to jest jakby, wiesz, tyle jakby, wiesz, fanbase'u Lil Peepa, co nie? Kurde, no powiem ci, że z moich takich informacji na temat rynku muzycznego wynika to, że w Japonii mają strasznego bzika na punkcie muzyki właśnie europejskiej i amerykańskiej. No. Takiej trochę na zasadzie, że gdzie jest najwięcej sklepów Supreme, no nie? No. Że wiesz, że ta kultura jest dla nich bardzo fascynująca i mam wrażenie, że... No ja znam historię zespołów z Polski, które były w Polsce które były raczej doceniane przez krytykę, a mniej przez publiczność. I one wyjeżdżały na przykład w trasę po Japonii i sprzedawały tam kluby, no nie? Mm. Mam na myśli teraz taki zespół The Car Is On Fire, który się... Jak? The Car Is On Fire. Okej. Okay. Bardzo fajny zespół, polecam. Co grają? No myślę, że taki, że to fala popularności indie, polski zespół i taki zespół właśnie, no że bardziej dla dziennikarzy w pewnym sensie, a z drugiej strony... No, ja uwielbiam tą kapelę i byłem, nie wiem, na niezliczonej ilości koncertów. Powiedziałbym, że to może było z 15 koncertów. No, no ale nie mogę powiedzieć, żeby to były soldauty kiedykolwiek. Tak. Nie? Oni się rozpadli. I oni koncertowali w Japonii. Tak, byli na trasie w Japonii i pamiętam, że jak chłopaki opowiadali, to że... Oni grają po polsku czy po angielsku? Po angielsku. A, okej. Okay. Właśnie to jest... To jest jakaś większa szansa, że chyba, nie? Że tak, w Japonii będą pewno. To, o, cool, nie? Na pewno. W ogóle Japonia, stary, to jest mega ciekawe miejsce, jeśli chodzi o muzykę, nie? W sensie, nie wiem, czy słuchałeś kiedyś, ja kiedyś znalazłem, stary, przypadkiem na YouTubie jakiś kanał z undergroundowym hip-hopem japońskim. Stary, normalnie tak, klipy wyglądają jak Tokyo Drift, nie? Że jakieś stunowane fury i w ogóle. Ta gangsterka jest taka zupełnie inna, no bo wiesz, na przykład... W Stanach, jak masz tą gangsterkę, to oni wszyscy, wiesz, z karabinami chodzą i w ogóle, nie, jakieś kamizelki kuloodporne i w ogóle, a oni chodzą, wiesz, z tymi drewnianymi katanami, jakby, nie, coś takiego, albo kije baseballowe, bo w Japonii baseball jest strasznie popularny ogólnie, sport, baseball. Tak, ja miałem, ja mam rodzinę z Japonii, częściowo. Co ty gadasz? Nie wiedziałeś o tym? Nie. Mój dziadek jest Japończykiem.
Wow. Jest takim Japończykiem, co on na przykład dziwnie po portugalsku mówi. Genialnie. No i... No i mam kuzynów, którzy na przykład grali kiedyś w baseball, nie? Bo tam kuzynów tych z Japonii, którzy mieszkają w Japonii, no i oni grali na przykład dużo w baseball i tam baseball jest mega popularny. No i właśnie te klipy, te gangsterskie, no to właśnie są, wiesz, kolorowe, takie mega stuningowane fury, same ładne lokalizacje. No bo stary, nagrywasz, wiesz, w Tokio, Jezus, te światła wszystkie, te, wiesz, neony, ekrany, no, wszędzie i tak dalej, nie? No i właśnie to już z kijami baseballowymi w ogóle. No Wika jest dobre, jakby słychać rytmikę jakąś taką przyjemną, wiesz o co chodzi. Świetną muzykę robią i w ogóle bardzo ci polecam artystę japońskiego, który się nazywa Nujabes. O! Nujabes to jest japoński producent. On jest stary jak taki Jay Dilla, bo on wymyślił lo-fi. O! Lo-fi został wymyślony przez tego jednego gościa. On zrobił 3 lo-fi'owe płyty i on chyba w ogóle skoinował jakby, w sensie, że on nazwę lo-fi wykorzystał też jako pierwszy do swojej muzyki i tak dalej, że to jest low fidelity, no i tak spopularyzował to w ogóle. Nujabes, bardzo fajne płyty ma i tam właśnie fajne na tych płytach jest to, że tam jakichś bardzo niszowych amerykańskich artystów też ma, jak nawijają, nie, czy coś takiego. Mega przyjemnie się tego słucha, taki, to jest świetne na taką, żeby to tak jak tutaj, wiesz, sobie leci. Taki świetny jest. Kurczę, no ja coś tam sprawdzałem z japońskiej muzy, no, ale teraz nie polecę nawet niczego, natomiast moda z Japonii. Oj, moda jest... To jest to. Jest i mam wrażenie, że impact mody japońskiej na rap jest bardzo duży. Babe. Jest to babe. Jest to babe. To chyba jest... Ja nie wiem, czy znam coś więcej niż babe, co nie, no jest ja znam japońskie. Dużo, ale też nie chciałbym teraz name droppingu robić. No, nie, no dużo jest. Nie no, ale babe super wpływowy, nie? W ogóle teraz jest strasznie dużo... Przez to, że Pharrell Williams jest dyrektorem, art directorem Louis Vuitton, to dużo z tych Louis Vuitton rzeczy wyglądają jak babe. Zauważyłeś to? Oni zrobili timby, one wyglądają jak zmienisz logówkę, identyko, jak taki babe'owy klimat po prostu. Nie, że jakieś podrabiane czy cokolwiek w tym stylu, nie? Ale jakby, że stylistyka jest taka podobna. T-shirty o, Mastermind też jest chyba z Japonii. O, Mastermind, no. Lubię ten faktycznie, brand. Fajny jest ten brand. Mój ziomal ma taki sweter z tą czaszką, z tymi crossami jakby. Mega ładne to jest. A czy Chrome Hearts nie jest japońskie? Chyba jest. Właśnie ja... Albo jest japoński, albo jest turbo popularny w Japonii. Ja nie chcę rzucać tylko dlatego, że po prostu... Się pomylisz. Tak, że nie chcę później, przez milionat tłumaczyć, że ej, u Alvaro to żartowałem. Ale jest tego sporo, no. To był prank z tym, że to jest... I faktycznie coś tym jest z tym Louis V. Sprawdzałem sobie ich taką chustę ostatnio, no to kolory jakby tak, z babe po prostu... Takie jakby mocniejsze ktoś... kolory są. Kamuflaż. Oni zrobili Gajer Camo, taki spikselowany jeszcze. O tak, to jest nowość teraz, nie? Tak, tak, tak. No i to też wygląda babe'owo bardzo, bo babe ma dużo rzeczy jakby w kamuflażu. Tak. Jaki A to rap? W ogóle jest stary współpraca z Minecraftem. Ten to camo. Nie jest współpraca jest. Z Minecraftem. Co ty gadasz? Mogę się mylić. On powiedział, że jest w 100% pewny, że to jest współpraca. Ale serio, chyba serio, no. Mi się wydaje, że nie. Chociaż nie wiem, no. A, Kenzo jeszcze jest japońskie. Ale Kenzo już jest taki klasik, nie? W sensie to jest high fashion, taki stary high ale fashion. Ale też w rapie jest Kenzo. Tak, no. Tak, tak. Pamiętam, że PZ miał jakieś wersy, że jest w klubie i że laska pachnie Kenzo, nie wiem czy to Kenzo. I to było dla mnie, że takie... Jedno z pierwszych takich powtórzeń, żeby w tekście było więcej tekstu, powtórzenie tego samego, dokładnie. Ale fajne wersje. Ona pachnie Kenzo, nie wiem czy to Kenzo. Fajne wersje, podoba mi się. Jakiego... W numerze Noc i Dzień. Jakiego rapera cenisz jakby najbardziej za stylówkę? Za stylówkę? Że na przykład... Może niekoniecznie, Will Smith że... odpada? Że można już... Will Smith ze stylówkę? Nie, żartuję. Nie no, kurczę, akurat... za trudne pytania. Ale stylówkę wizualną. No teraz bym powiedział, że może Blady, a może Young Lean, ale... No. Ale to może być jeszcze Pharrell. Young Lean ma ciekawą estetykę, no. Nie? No kurczę,
Ja bym właśnie chętnie, w sensie, że żeby tak odpowiedzieć dobrze na to pytanie, to by trzeba wymienić dużo, a z drugiej strony raczej bym patrzył nie nawet na tych, którzy mi się jakoś super podobają, tylko takich, którzy podyktowali swoje warunki na nowo i to jakoś, i to dźwignęło, no nie? No. Bo jest mega dużo raperów w Stanach, którzy na przykład ubierają na siebie byle co, tylko żeby było widać, że to było drogie i ze sklepu, takiego drogiego. No i to też jest jakaś stylowa, ale tego na przykład nie cenię. Ja też nie. No bo ja wiem, że oni są bogaci, więc nie ma w tym nic więcej. W sensie nie ma w tym charakteru jakby, nie? To jest po prostu, wiesz, nie wiem, ja uwielbiam Future. I Future robi świetną muzę. I też uważam, że on czasem ma fajne stylówki w ogóle. Ale de facto to jest tak, że on idzie stary do sklepu Gucci, wykłada, wiesz, 50 tysięcy dolarów i ma ciuchy na klik. I tam nie ma jakby nic więcej, co nie? No. Plus, on w jednym z moich ulubionych jego albumów... O, to jest ten, co tu z tyłu stoi! On tam mówi, że nosi Amiri, więc walić jeansy Levisa. Strasznie mi przykro się zrobiło, jak to powiedział, bo ja bardzo lubię jeansy Levi's. Ja też lubię, nawet no, osobiście mam jedne na sobie. Tak? No kurde, no to są dobre jeansy, fajne materiały w ogóle. A wiesz, ile spodnie Amiri kosztują, nie? 3,5-4 koła za jeansy. No to tak jak powiedziałeś, że jakby ten taki negatywny vibe, to jest coś, czego nie lubisz w muzie i ja też nie jestem fanem, w sensie ten taki... Że ktoś robi coś złego i właśnie się tym fleksuje. Ja tak samo nie lubię tej takiej gadki, że mam pieniądze, a wy nie macie, no nie? Aha. I dla mnie właśnie jest skrajnie fajnie, kiedy ktoś nie musisz widzieć logotypów, żeby powiedzieć, że ej, ten ziomek ma styl, ja to lubię. Lubię na przykład u Lil B, że ma te wansy takie bardzo przeorane, białe wansy takie. Mac Miller też miał podobnie. Taka stylowa, taka wiesz, taki chłopak skejcik i robi sobie rapsy jakieś i tam wiesz, jest trochę takiego wiesz, że bycia nahypowanym i tak dalej, ale to nie jest... Nie opiera się na tym, tak jak powiedziałeś, że wiesz, że ja mam, wy nie macie, haha. Kurczę, no właśnie on jest dla mnie takim bardziej z takich skromnych raperów, tak jak na przykład J. Cole i u nich stylowa, dla mnie to jest takie jakby... Czasem brak stylowy to ich stylowa i no, nie cenię ich przez to za stylowe, ale podoba mi się właśnie jak czasami ktoś wychodzi i mówi ej, patrzcie, robię odwrotnie niż wy i jestem zajebisty, no nie? Ale w ogóle do muzy J. Cole'a pasuje, że on wygląda jak Menel. Jakby tak. On robi taką muzę, nie że jest menelską, tylko on robi taką muzę, że on nie wygląda... Że on nie brzmi jak gość, co wiesz, co by chodził, wiesz, cały ubrany w Bentley'a, czy jakieś takie absurdalne rzeczy. Tylko właśnie jak taki, wiesz, ziomal, on w ogóle zajebistym koszykarzem jest. Widziałeś o tym? Nie. On grał stary w afrykańskiej lidze w kosze. Co ty gadasz? Tak, i to profesjonalnie był tam podpisany przez... Wow. Nie wiem, to jest tak jak nasz kolega Lanek, który... Gra w piłkę nożną i też był w składzie drużyny. Której teraz nazwy nie pamiętam, bo to jest z jakiejś mniejszej miejscowości. Z całym szacunkiem do tej mniejszej miejscowości, ale... Szacunek dla małych miast. Tak, tak. Ale tak, no i J. Cole właśnie grał w kosze, Shaq West też grał w kosze. I w ogóle słyszałem kiedyś taką historię, nie wiem na ile to jest prawda, a na ile po prostu ktoś stwierdził, że to będzie fajnie, jeśli tak było, ale Shaq West miał mieć trening w koszykówkę, a nie poszedł, żeby być na premierze odsłuchowej The Life of Pablo, tej, co on z telefonu puszczał na stadionie i w ogóle. I podobno Shaq West właśnie tam gdzieś jest w tłumie i w ogóle. To jest mega ciekawe, nie? Że jakby 2 lata później wszyscy słuchali Lil Shaq West, być on daj Shaq West. A co się dzieje teraz z Shaq Westem? Śledzisz? Nie. Nie mam pojęcia, co teraz robi Shaq West. Znaczy, na pewno nie robi muzyki. Kurczę, no właśnie. O, czekaj, dostałem właśnie głosówkę od naszego następnego gościa. Na poprzednim podcaście. A może po głosie, żeby ludzie mogli poznać w tym jakby odcinku? Później się Max 10 minut, stary. Powodzenia!
Może taka zapowiedź, że nie mówimy, kto to jest, my wiemy no. I po głosie można poznać. Tak. Spoko, mordo, jak coś, to jeszcze siedzę i sobie gadam z Holaczkiem, więc no na luzie. Opowiedz mi trochę o twoim albumie, jak ci się go tworzyło i kiedy ci się najlepiej pisze muzykę, teksty. Obydwa pytania wymagają jakiegoś rozwinięcia, więc spróbuję jakoś jak najbardziej skrótowo. No. Najfajniej muzykę pisze... Nie, no możesz gadać spokojnie, stary. Najfajniej muzykę mi się pisze, że to jest taki faktor, który no. Wiem, że to jest, że to się sprawdza, wtedy kiedy nie czuję żadnej presji. O. I mam wrażenie, że to w ogóle dotyczy wielu artystów, wielu muzyków, mm-hmm. że kiedy pojawia się właśnie presja na przykład drugiej płyty, mm-hmm. no to, że... Albo drugiej zwrotki, czasem to o której jest gadaliśmy, też... że tak, ciężko jest tak. napisać, bo ja tak. wszedłem do Holaka z moim, jako początkujący wykonawca muzyczny, nie dobra. Nie przywiązujcie zbyt dużo uwagi do tych słów, których właśnie użyłem, ale podbiłem do Holaka z jakąś taką rozmową o tym, że no, już napisałem pierwszą zwrotkę, ale teraz przy drugiej to tak nie wiem, nie? No i Mati powiedział, że książka powinna powstać o pisaniu no. drugiej zwrotki. No, myślę, że znamy to też z pracy, no nie? Często artyści gdzieś blokują się, jak już mają pierwszą zwrotkę dobrze napisaną. No. Ostatnio... Bo nie wiadomo, co zrobić. Czy zacząć od nowa ten temat? No wiesz, o co chodzi? Czy... No bo teoretycznie, jeśli masz temat w głowie, przynajmniej u mnie to był taki problem, że jeśli miałem temat w głowie, to pod koniec pierwszej zwrotki już miałem rozwiązany jakby, nie? Ja przeszedłem całą tą drogę. To może trzeba jakoś lepiej podejść do tematu, żeby go nie skończyć tak szybko, czy... Kurczę, no właśnie to jest ciekawe. Ja ostatnio usłyszałem od Cordena, o którym już wcześniej wspominaliśmy, że on stara się zamykać cały numer mhm. i całkiem podoba mi się to podejście. Raczej też się nim kieruję, czyli że jak jest już jakiś trop, to żeby możliwie zamknąć, nawet jeśli tam pod koniec tej drugiej zwrotki już są bzdury do rymu, to żeby te bzdury gdzieś były, bo później to o czym myślisz, często to potrafi po prostu tak ulecieć. No, no też druga rzecz, że tak jak na początku tej odpowiedzi teraz na to pytanie, że wydaje mi się, że od pewnego momentu wykonawcy zdają sobie sprawę, że im prościej coś powiedzą, im bardziej w skrócie, tym lepiej, czyli ta pierwsza zwrotka, 16 wersów często totalnie wystarczy, no nie? No. Ja to podziwiam takich artystów i teraz teraz bym wymienił na przykład właśnie Taco Hemingwaya, który mam wrażenie, że nie skraca tych zwrotek. No. Czasem dodaje nawet trzecią zwrotkę. Wow. Jak on to robi? Nie robi, że jakby nie robi z płyty na płytę coraz mniej tego tekstu, tak. tylko daje sobie za cel, żeby tam nawet, było napisane. Nawet nie? wydaje mi się, że w jego ostatniej płycie jest bardzo dużo tekstu. W sensie, mi to imponuje bardzo. Tam są te freestyle. Nie wiem, na ile te freestyle są freestylami, a na ile nie. W sensie mi jest wszystko jedno. Ja nie uważam, że to było coś złego. Stary, ty myślisz, że backseat freestyle to jest faktycznie freestyle? Nuta, która ma zwrotkę, refren i zwrot... No nie! To nie jest freestyle, no ale jeśli przecież wracając... Kendrick tego nawet nie pisał. To pewnie jest stary jego... Anunnaki. Tak. To ten, jak się nazywa... Quentin Miller mu pisał. To jest ten ziomal, co Drake'a teksty rzekomo napisał. Quentin Miller. No w każdym razie, jeśli chodzi o ten Macarena freestyle i o ten opener freestyle, czy jak to się tam nazywało, to jest strasznie dużo nawiki, nie? W sensie on tak. chyba tylko tak leci po prostu bar za barem, nie? Kurczę, no ja gdzieś, ja myślę, że to jest taka konwencja, że przez tą nazwę no. chyba dał sobie możliwość powiedzenia trochę luźniejszych rzeczy. Ta. No i mi to na przykład bardzo siedzi. No. Te numery się wyróżniają na płycie, no i też fajna jest ta konwencja, w której zrobił ten jeden z tych numerów, czyli że nie nagrywa wideo, w sensie, że nie nagrywa klipów, nie nagrywa, po czym jeden nagrał, a drugi to był ten taki jakby występ a la w radio. Mi się to strasznie podoba, tak. W ogóle podoba mi się ta konwencja, jak idzie raper, na przykład Drake fajnie to zrobił w Central Cee, że nagrali w radio, po prostu na setę. Dla mnie już taką, nazwijmy to sztuczką, której raperzy już niekoniecznie wykorzystują, nawet nie muszą jej umieć, to jest właśnie napisanie sobie numeru tak, żeby zarapować to na raz. No. I dla mnie to jest właśnie w tym numerze tako spoko.
Był jakiś numer, co nie dostał się na płytę? Tak, i zrobiłem właśnie epkę, bo to jest w ogóle tak, że ja robiłem tą płytę... To nie było zaplanowane jak coś. W sensie to było bardzo dobrze trafione pytanie. Dobre pytanie. Ja robiłem płytę przez ostatnie 3 lata, później dogadałem się z moim wydawcą Warnerem na wydanie albumu, a w międzyczasie, po wydaniu pierwszego singla, mieliśmy taką rozmowę i ten materiał właśnie podzielił się na epkę, emo EP, którą wydałem przed. Wydaje mi się, że to było takie... A czemu to nie trafiło na płytę? Klimatycznie nie pasuje, czy...? Wiesz, no jak się rozłożyło te numery, które jeszcze były niepokończone, nie tak, że nie było drugich zwrotek, tylko niedoaranżowane i takie tam, jak tak zobaczyliśmy na ten materiał, to po prostu ewidentnie było widać, że kilka numerów się z sobą łączy i tekstowo, i klimatycznie, i stwierdziliśmy, ej, dobra, w sumie... Co to za różnica? W sensie, że możemy wydać płytę, która będzie miała 15 numerów i prawdopodobnie ludzie, największa część sprawdzi single i jakiś moja grupa sprawdzi numery, a można to podzielić i już epkę wydać wcześniej. I ktoś zwróci uwagę na te, no na tak, te że epkowe numery jeszcze jedną szansę. I zwrócą uwagę na... To jest fajnie przemyślane, no bo na przykład ja jestem giga hejterem trendu na mega długie płyty. W sensie jest ich mnóstwo i to jest strasznie dużo muzyki. I ja jestem na przykład fanem, ja uważam, że są 2 albumy, które są blisko idealne. Jest to Thriller Michaela Jacksona i jest to Jesus Kanye'ego Westa. Te dwie płyty trwają dosłownie tyle samo minut. O, przypadek. I, tak, 42 minuty. Chyba, tylko że Jesus ma więcej numerów, bo one są troszkę krótsze, nie? W Jesus chyba jest 12 albo 13, a w Thrillerze jest 9, jeśli nic nie pomyliłem. Albo jest na odwrót w sumie, nie wiem, nieważne. Ja się nie przygotowuję do tego. Zero researchu. No dobra, no i w każdym razie, wydaje mi się, że tyle powinna trwać płyta. W sensie, że... No nie wiem, no, to jest tak, że sobie przesłuchasz i to jest git jakby, nie? A jeśli ktoś robi ci płytę, w ogóle podwójne albumy, albo tak jak ten, Kendricka jest stary... O, ten album bardzo lubię. To jest lubię. Piękny też album. Też mam go na winylu. To jest piękny album, ale jest za długi. Kurczę, chyba jest na 2 albo 4 dyskach, nie? Jest na dwóch. Donda jest na 4 dyskach i to już w ogóle jest za długie. Kurczę, no... Donda ma, nie wiem, 26 numerów, 30 coś numerów. Też ta okładka jest epicka. No, no jest super. Te zdjęcia w środku też są bardzo fajne. Ja właśnie nie wiem, czy można tak powiedzieć, że za długi album, że jakby... Jeśli artysta ma potrzebę, żeby zrobić album, który ma 30 numerów, nie wiem, numery mają po pół minuty, dla mnie to jest okej. I znam takie albumy, które mi się podobają, że są takie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w ogóle jakby robienie muzy, szczególnie w tych czasach, że na przykład piosenkę może ci zrobić AI, no nie? Czy tam jakąś część za ciebie. Teraz na przykład w tym roku bardzo dużo fajnych syntezatorów. A pokazywałem ci te AI, że wpisujesz tekst i on ci generuje całą piosenkę z okładką i z tekstem. No właśnie. Chore to jest. Więc wydaje mi się, że trzeba na to też spojrzeć tak, że od kiedy się jakby sampling tak mocno zaczął być tak obowiązującą jakąś formą wytwarzania muzy, to że gdzieś tam chodzi o to, że ten wykonawca selekcjonuje, no nie? No. I uważam, że to selekcjonowanie jest strasznie ważne, więc jeśli w tej selekcji możesz ograniczyć, w sensie, że jeśli masz 30 numerów, to jestem prawie pewny, że do 12 można zejść na zasadzie, żeby wyłonić te, które są gdzieś podobne, albo nawet o tym samym, a po prostu, no wiesz, żeby dać tylko to co najlepsze i gdzieś ta zasada wydaje mi się, że obowiązuje cały czas i może będzie coraz ważniejsza. I zresztą słyszałem, że ktoś... To potrzeba więcej takich ludzi jak Rick Rubin, nie? Właśnie ktoś mądry powiedział, że... W ogóle trzeba więcej takich ludzi jak Rick Rubin. Ktoś mądry, stary powiedział o tym, że pisanie to nie jest nic trudnego, ale wykreślanie to jest sztuka, tak, nie? Tak, tak. No i co, tak, jest tak bardzo samo duże, z trakistami. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to właśnie powiedział Rick Rubin, bo... Na pewno w jego książce jest napisane, że dekonstrukcja to jest bardziej istotny czyn kreatywny niż konstrukcja. To jest praktycznie to samo, więc domyślam się, że to mógł być Rick Rubin po prostu. Albo ktoś, kto przeczytał tą książkę. Polecam tą książkę, jest bardzo fajna. Szukam Ricka Rubina w
kredytach. Nie, to chyba nie, nie było. Ja nie wiem, czy w ogóle mam jakiś album, w którym brał udział na winylu. A to ciekawe, nie? Myślę, że kwestia czasu. Ta. Na pewno są takie albumy, których słuchasz. Oj, zdecydowanie. I są... Tak, tak. Jeśli ktokolwiek z słuchaczy kiedyś usłyszał Metallica? Album Red Hot Chili Peppers, albo Johnny Cash, albo tak. Lady Gaga, Kanye West, Jay-Z, Eminem. Chociaż domyślam się, że jak słuchasz Eminema, to nie oglądasz tego podcastu. Jezu, mój beef z Eminemem już się potoczył do takiego punktu, że ludzie mi wysyłają memy takie anty-Eminemowskie. No, to i jest piszą, mocno. Ej, Alvaro, coś dla ciebie, nie? No ja nie mogę się doczekać twojej dyskusji z Winim na temat tego, dlaczego Eminem jest najlepszym raperem i dlaczego ty uważasz, że nie jest. O Jezus. Słuchaj, Wini. Jak chcesz pogadać, to możemy, no. Ja dawaj jestem, go na podcast. Ja jestem otwarty. O, możemy się umówić z nim w ogóle tak, że przyjedziemy samochodem z nim tutaj. To sobie przyjdziemy, usiądziemy i pogadamy tutaj. No, ja byłbym zainteresowany taką rozmową, szczególnie, że on jawi mi się jako osoba, która z pierwszego hip-hopu słucha, no, w sensie, no, że od bardzo dawna śledzi tą i ten gatunek, i tę kulturę. Ja tak naprawdę nie oglądałem za dużo tych jego wywiadów, ale widziałem dużo klipów z jego wywiadów, bo one na TikToku robią stare liczby, nie? W sensie, serio, to są wiralowe klipy w wywiadach. I już zauważyłem, że on ma tak, że on wie, o co chodzi bardzo, bardzo dobrze, jakby tak. Zna historię dobrze, zna, wiesz, początki tego wszystkiego i tak dalej. Ale co do Eminema nie ma racji, no, co mu powiedzieć. No tak, dobra, co, kończymy już, wystarczy gadania, nie? No. To jest Mati, streamujcie jego album. Nie, to nie jest ten. To nie jest okładka tego albumu. Album się nazywa Saska Boutique? Saska Boutique, tak. Tak. No i obczajcie, tam są fajne fity, bardzo fajnych artystów. Mati też się bardzo starał, bo codziennie jak wychodzi z jakichś nagrań, to mi o nich opowiadał. Yes, no, ale to jest bardzo fajne, bo ja na przykład, ja bardzo lubię właśnie to, jak... lubię to, jaki ty jesteś zajarany tą muzyką, którą robisz. W sensie, że tak jak mówiłeś, nie, że na przykład się dogrywasz do kogoś, jeśli jest zajawka, jeśli to czujesz w ogóle, no to ja widzę, że ty też robisz muzykę tylko jeśli to czujesz i jeśli jest zajawka, nie? Nie masz tak, że mój PM mi ciśnie, że już deadline jest, czy coś, nie? Tylko po prostu, wiesz, czujesz to, co robisz i w ogóle, nie? Tak, ja właśnie wyprzedzam, że wiesz, sam wiesz z naszej pracy, że czasami właśnie mówi się artyście, że ej, stary, może byś pomyślał o ficie, albo może byś pomyślał o tym, o tamtym. Ja raczej jestem w takim trybie, że dostarczam i nie ma takiej sytuacji, że ktoś mi mówi, czy nie pora, żebyś dograł gościa na płytę? Nikt ci nie powiedział, że brakuje jakiegoś fitu w tym? Nie, i z tym Tako to też nie było tak, że przyniosłem płytę i powiedziałem, ej, wydajcie mi, bo tam jest Tako. No. Ja oczywiście chętnie widziałbym go, o, pierwszy raz widzę tę dziarę. O, zostałem ostro pociśnięty. Bardziej trasztet, nie? Nie, ja też. Tak? Ja dostałem DM-y, stary, że dostałem DM od gościa, którego serdecznie pozdrawiam, bardzo sympatyczny kolega, napisał, że jestem żałosnym człowiekiem, że sobie... No dla takiego, dla takich emocji warto, myślę, mieć tatuaże i tym bardziej je robić. No w sensie, ja byłem pod wrażeniem, że to jest tak triggerująca rzecz. No właśnie dla mnie to jest po prostu fajny buzzgrow, nie? I tyle. Bardzo fajny tatuaż. No. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. To nie było tak, że jakby, że rozmowa o płycie zaczęła się od tego fitu, tylko on gdzieś się pojawił. No. I mam wrażenie, że na moim albumie jest ich ciut dużo, ale ja to kompensuję tym, że wyprodukowałem większość rzeczy na tym albumie z jakimiś drobnymi wyjątkami i
No, mam wrażenie, że mnie tam po prostu nie brakuje, dlatego sobie mogłem pozwolić na dużo, a też przyznaję, że ja na przykład uwielbiam rap przez to, że rap uwzględnia łączenie rzeczy. W sensie, że na przykład w muzyce gitarowej, no teraz może to się trochę zmienia patrzenie na to, ale mam wrażenie, że bardzo długo ja słuchałem albumów, gdzie nie było nawet pół gościa. No, w sensie był zespół i to już byli ci goście No rap to jest gatunek, który w dużej mierze opiera się na featuringach. Tak, nie? I na łączeniu, i to jest wspaniałe. Tak. I też z tego co wiem, bardzo dużo ludzi tak odkrywało hip-hop, że na przykład, załóżmy, że twoją pierwszą stycznością z hip-hopem był na przykład, nie wiem, Eazy-E. No i wtedy słuchasz sobie Eazy-E i masz takie, o, Ice Cube, kto to jest? I słuchasz Ice Cube'a, i słuchasz sobie Ice Cube'a i masz takie, o, Dr. Dre, i słuchasz Dr. Dre, o, Tupac, i przechodzi do Tupaca, przechodzi do Snoopa, przechodzi do, wiesz, do Biggiego, do Jay'a i tak dalej. I jakby masz po prostu, możesz zrobić sobie taki, wiesz, taki labiryncik po prostu, że poznajesz mnóstwo artystów, dlatego że no, oni po prostu kolaborują bardzo często ze sobą, nie? I tak. Bardzo, to jest bardzo fajne. A trochę z zespołami... Raczej zespoły nie grają tak, że grają numer z innym zespołem, nie? Jest taka genialna składanka, no. Judgment Night, jakby soundtrack do tego filmu. I tam są właśnie featuringi, że Slayer z kimś tam, ktoś tam z kimś. Okay. Ja bardzo pamiętam... fajne. Ale to się faktycznie rzadko zdarza? Jedyny jakiś taki Queen i David Bowie nagrali ten numer, ten Under Pressure. No to jest chyba jakiś taki bardzo stary fit. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest fit. To jest fit, tak. Oni to pod wpływem bardzo wielu twardych narkotyków razem sobie... To jest prawdziwa, oficjalna... To nie ja to wymyśli... To nie słyszycie tego wprost ode mnie, że ja mi Freddie Mercury powiedział w tajemnicy i ja wam to sprzedaję. Ja myślałem, że artyści nie biorą niczego. O, stary! Oj, gościu! Ej, dobra, to jeszcze na koniec. Dajesz. Artysta rapowy z zagranicy i może polski, że pierwszy, którego poznałeś, w sensie, że taki pierwszy, którego pamiętasz może. Z zagranicy? Z rapu? No to i z Polski. No to był pierwszy raper, którego słyszałem. Był mnie Beastie Boys. O! Dobre. Fajnie. Beastie Boys to jest, ja ich bardzo lubię. Szczególnie za tą... Uwielbiam. Ta czarno-biała płyta, gdzie jest Sabotaż. To jest chyba mój ulubiony ich projekt, bardzo fajny. No, to był ten Will Smith, ale później jakby Will Smith akurat przez to, że nie był przyjęty w środowisku hip-hopowym, to on nie wydawał zbyt dużo takiej poważnej muzyki i nie miał zbyt dużo featuringów i w ogóle, więc nie miałem okazji poznać przez niego więcej artystów. A kto to był tak de facto? No to shit, nie wiem. W sensie, że wiesz, że na przykład zacząć się tak poważnie interesować muzyką, nie? Nie wiem. Nawet nie wiem, nie mam nawet żadnego tropu. To mógł być Lil Wayne. U mnie Eminem. No bo w sumie, kiedy Lil Wayne wydał pierwszy projekt? W 98, ale Carter 3 chyba wyszło w 2005, czyli miałem jakieś 10 lat. Czy Carter 3 wyszło w 2005? Kurczę, ja niestety mam słabą pamięć do dat. Carter było 2002, Carter 3. Dobra, nieważne, chyba Lil Wayne. A z Polski, pierwszy artysta z Polski, którego pamiętasz, że miałeś styczność? Kasta? No jest taka możliwość. Kasta Skład Synu, 2003, kariera rapera nabiera tempa, a teraz wybiera lidera rapu prezydenta. To brzmi jak twoje inspo, w sensie to brzmi trochę jak twoje pisanie, że dużo rymów. Dużo rymów, no. Ja to bardzo lubię. I dlatego kochamy w dumę. Dobra, musimy kończyć podcast, bo baterię już nie mamy.